Dobry wieczór Państwu z Radomia, ze Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wita Państwa Paweł Waniek wraz z operatorem Aleksem de la Ossą, Łukaszem Kościelniakiem oraz całą telewizją Zebra. Zapraszamy serdecznie na spotkanie 9. kolejki rozgrywek drugoligowych, w którym to Radomiak Radom podejmuje błękitnych Stargard. W bramce z numerem 1 standardowo Hubert Gostomski, z numerem 14 Damian Jakubik, 38 Martin Klabnik, Maciej Świdzikowski, kapitan zespołu, z numerem 4. I kolejna strata właśnie zawodników z Radomia i dobra kontra błękitnych, będzie groźnie. Jest strzał i jest interwencja w tej sytuacji Huberta Gostomskiego. Sparował tą piłkę na rzut rożny w 5. minucie tego spotkania. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w Poznaniu, gdzie Warta zmierzy się z Beniaminkiem z Jastrzębia. To spotkanie jutro o godzinie 16. No i będzie to pojedynek aktualnego lidera z trzecią drużyną w tabeli, no więc... Ale o tym za chwilę. No teraz bardzo dobre podanie. Wbiegał tam Leandro, ale ubiegł Brazylijczyka w tej sytuacji Mariusz Rzepecki. Radomiak ma co najmniej kilka wariantów rozgrywania tych stałych fragmentów gry. No liczymy, że za chwileczkę przyniesie nam to efekt w postaci gola. Leandro, dobre, mocne dośrodkowanie. Nabiegał teraz na tą piłkę Chinonzo Ago, ale był za bardzo odchylony. Piłka nad bramką i za chwileczkę grę wznowi Mariusz Rzepecki. Jest dośrodkowanie. No nie przechwycił jednak tej piłki Agu. Liczył, że dojdzie do niej Mazan. Nieporozumienie zawodników Radomiaka. No i to może się skończyć groźną kontrą drużyny gości. Jest wrzutka. Bardzo ładnie tutaj sobie poczynają zawodnicy błękitnych. Będzie groźnie. No na szczęście to uderzenie obok bramki. Olina, za jego plecami Gutowski. Blisko straty Radomianie, utrzymują się jednak przy piłce. Mazan, dobre teraz podanie do prawej strony boiska. Tam jest Cupriak, dośrodkowanie. Mija piłka zawodników zgromadzonych w polu karnym, ale to nie koniec. Brągiel, uderzenie i bramka! Jest gol! Jest gol, proszę Państwa. 31. minuta. Mocne uderzenie Dariusza Brągiela. No wydawało się, że wybije już tą piłkę Mariusz Rzepecki, ale ta w naprawdę dziwny sposób odbiła się od bramkarza błękitnych Stargard, wpada do siatki i tym sposobem zieloni obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Przy futbolówce zieloni. Gostomski spokojnie do Koliny. Ten do Mazana, ucieka z lewej strony Brągiel. Dobre zagranie Mazana właśnie do Darka. Mazan. Kolina. Jakubik. Do środka, tam jest Filipowicz. Jest również Cupriak. Czy będzie kolejna wrzutka z prawej strony boiska? Jest bezpośrednie uderzenie, niepewna interwencja Rzepeckiego. Poprzeczka, jeszcze interwencja w tej sytuacji golkipera błękitnych. No ratuje teraz od straty bramki swój zespół Mariusz Rzepecki, chociaż tam cała ta sytuacja była pokłosiem wcześniejszej niepewnej interwencji. No popchnięty teraz Leo, absolutnie zwiódł tym zagraniem Tomasza Pustelnika, ale kończy się na słownym upomnieniu. Nie ma jeszcze żółtej kartki dla kapitana drużyny gości. No i było to ostatnie zagranie, proszę Państwa, w tej części gry. Po pierwszych 45 minutach Radomiak Radom prowadzi z błękitnymi Stargard 1-0 po bramce. Witam Państwa po przerwie. Za chwileczkę rozpocznie się druga połowa spotkania pomiędzy Radomiakiem Radom a błękitnymi Stargard. W zespole gości Radomiak był stroną przeważającą, miał więcej z gry, dłużej się przy niej utrzymywał. Liczymy, że podobnie będzie wyglądało to w drugich 45 minutach, a sygnał do gry przed chwileczką właśnie dał Szymon Lizak. Dobre podanie naszego kapitana. Będzie okazja dla Radomiaka. Mazan ma trochę miejsca, no może tym razem, ale niestety nie miało impetu to uderzenie Słowaka. Nie ma co kalkulować, trzeba zdecydowanie oddalać zagrożenie spod własnej bramki, bo tutaj jakaś niepotrzebna strata czy też kiks może się okazać bardzo brzemienny w skutkach.
Kolejna strata na prawym skrzydle w wykonaniu Błękitnych i okazja do kontry. Mazan. Dobrze teraz, niestety na pozycji spalonej, zdaniem sędziego był w tej sytuacji Maciej Filipowicz. Rzepecki. Fadecki rozpędza się z lewej strony, będzie groźnie, jest uderzenie, jest interwencja Huberta Gostomskiego. Cupriak. Stanisławski. No niestety stracił piłkę w tej sytuacji Szymon Stanisławski. Szkoda, wydawało się, że dobrze ustawiony był w tej sytuacji Kamil Cupriak. Może do niego należało adresować tą futbolówkę, no ale tego się już nie dowiemy. Trzeba wracać. Kontra Błękitnych. Jest mocne uderzenie z dystansu, przed siebie wybija Gostomski. Na szczęście bez konsekwencji, a uderzał w tej sytuacji Filip Karmański. Gdyby Dominikowi udało się jeszcze w dzisiejszym meczu wpisać na listę strzelców, my oczywiście absolutnie nie mamy nic przeciwko temu. A konkretnie 4 minuty będzie miał jeszcze na to Dominik, jak również i pozostali zawodnicy Radomiaka, ale również zawodnicy Błękitnych. Teraz uderzenie z dystansu, ale na szczęście nad bramką Huberta Gostomskiego posłał teraz tą piłkę Wojciech Fadecki. Mazan blisko przechwytu. A to, co się nie udaje Mazanowi, udaje się Kolinie. No jest doskonała okazja na 2-0. Pokusił się wreszcie o uderzenie Simon Kolina. Dośrodkowanie. Na szczęście wyjaśniamy w tej sytuacji konkretnie Maciej Świdzikowski. Jeszcze out dla Błękitnych. Ale już go nie wykonają, bowiem w tym momencie Szymon Lizak zagwizdał po raz ostatni po 94 minutach. Radomiak Radom pokonuje Błękitnych Stargard 1-0 po bramce Dariusza Brągiela w 32 minucie i przynajmniej do jutra Zieloni wskakują na fotel lidera drugiej ligi i pozostaną na nim, jeżeli Warta Poznań zremisuje bądź pokona w jutrzejszym spotkaniu GKS 1962 Jastrzębie.